Drugi dzień konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej. Jesteśmy na 20. konferencji Izby Domów Maklerskich, a moim i Państwa gościem jest Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy tuż po panelu, w którym brał Pan udział. No i przede wszystkim chciałbym zapytać o to, jak wyglądał panel, o czym dyskutowano i przede wszystkim o Pańskie przemyślenia na ten temat. Dyskusja była bardzo aktywna. Widać, że temat interesował zarówno uczestników panelu, jak i też dyskusja toczyła się wśród panelistów. Wydaje się, że rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego jest ważna. Są one elementem tego rynku. W związku z tym podstawowym pytaniem było, jak zwiększyć ich skalę, tak żeby ten efekt wpływu był jeszcze większy. Mhm. Rola kapitału krajowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw to była teza panelu. A jaka jest rola krajowych funduszy i zagranicznych w finansowaniu polskiej gospodarki? Czy taką rolę możemy w ogóle znaleźć? Trzeba zwrócić uwagę, że jest pewna reguła, ona obowiązuje na wszystkich rynkach, że przedsiębiorstwa lokalne, szczególnie te małe i średnie, pozyskują kapitał od lokalnych inwestorów. Czyli żeby firmy, które funkcjonują na polskim rynku, miały środki na finansowanie swojej działalności, musi być silna branża TFI. I musi być rozwinięty rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy daje tym inwestorom możliwość pozyskania zarówno kapitału w postaci kapitału własnego, czyli wtedy, kiedy firmy emitują akcje, jak i też w postaci finansowania dłużnego, wtedy, kiedy firmy emitują obligacje korporacyjne. A czy Pańskim zdaniem w rozwoju rynku należy postawić właśnie na inwestorów instytucjonalnych, czy raczej na tą masę, czyli inwestorów indywidualnych? Wydaje się, że klientami, znaczy jest tak, że klientami instytucji, firm instytucjonalnych ostatecznie są klienci detaliczni. Mhm. My do nich oferujemy nasze produkty, które mają im dać określone korzyści, zalety, prawda, dywersyfikacji, możliwość wejścia już w utworzony portfel, który przy jednostkowych inwestycji tam 10 tysięcy nie byłby tak szeroki. Korzyści podatkowe, bo dopóki jest pan w funduszu, wtedy nie płacimy przez ten czas podatku. W przeciwieństwie do tego, jeżeli to robimy indywidualnie i zmieniamy nasze poszczególne inwestycje, to wtedy na każdym etapie mamy opodatkowanie. Także tutaj dla klienta indywidualnego oferta TFI jako inwestora instytucjonalnego daje określone korzyści i na całym świecie jednak dominują inwestorzy instytucjonalni w obrotach giełdy, w udziale w aktywach poszczególnych spółek. Specyficzną cechą była dosyć duża, polskiego rynku była dosyć duża aktywność inwestorów indywidualnych na giełdzie, ale ona spada i trzeba się spodziewać jednak tego trendu, tak jak na innych rynkach, że tej konwergencji i wzrostu znaczenia inwestorów instytucjonalnych w rynku kapitałowym i w obrotach giełdy. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest tylko pośrednik, tak? Czyli te pozytywne efekty ostatecznie będą też dla tych klientów detalicznych, indywidualnych. Mhm. Na samym początku skupił się Pan tylko i wyłącznie na zaletach inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. A czy jakieś wady istnieją? Wady w sensie? Czy inwestując za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, inwestor narażony jest na jakieś ryzyka, czy... Znaczy to jest tak, że tutaj szczególnych dodatkowych ryzyk nie ma poza tym ryzykiem inwestycji, który jest taki sam. Powodzenia działalności gospodarczej podmiotu, który zainwestowaliśmy, jeżeli to zrobimy indywidualnie, jak i w formie zbiorowej. Natomiast w formie zbiorowej, jak TFI, jest szereg zabezpieczeń tego interesu klienta. Ograniczenie takich ryzyk, po pierwsze, że wyszukuje te inwestycje profesjonalny zespół osób, które się na tym znają, jak i szereg zabezpieczeń, że
Na przykład, że fundusz inwestycyjny jest podmiotem prawnym, który nie może upaść. Jest wydzielony z TFI, w związku z tym jakieś problemy TFI nie przekładają się na sytuację klienta w funduszu. Jest cały szereg takich bezpieczników, bo działalność TFI jest sprawdzana przez depozytariusza, który ma wymagania, z reguły jest to bank o wysokim doświadczeniu na rynku, o wysokim kapitale i on sprawdza, czy transakcje wykonane przez TFI są zgodne z prawem, są prawidłowo rozliczane. Także mamy tutaj dodatkowych profesjonalne podmioty, które mają gwarantować, że ten interes klienta jest chroniony. Tych wszystkich rzeczy nie ma przy indywidualnym inwestowaniu. Natomiast ryzyko, ono jest ryzyko inwestycyjne, to jest cecha immanentna rynku. Tak? Tego się nie da wykluczyć. Możemy tylko wybierać, czy chcemy to ryzyko ponosić niższe czy większe, w związku z tym odpowiedni dobór klas aktywów i instrumentów. Panie prezesie, wspomniał Pan o spadającym odsetku inwestorów indywidualnych na polskim parkiecie. Ten trend widoczny jest również chyba na rynkach zagranicznych, ale u nas próżno też szukać tego dopływu kapitału w funduszach inwestycyjnych. Zatem pytanie do Pana jako przedstawiciela branży również, jak TFI mogą sprostać wyzwaniom, które stawiają im sami klienci? Tutaj podkreślaliśmy na panelu, że tą podstawową też regułę, że fundusze inwestycyjne się sprzedają, one same się nie sprzedają. W związku z tym bardzo ważny tutaj jest ten model dystrybucji i wskazywaliśmy, że implementacja MiFID II w warunkach polskich odbyła się trochę niekorzystnie dla nas jako TFI. Ona dała większe możliwości inwestorom TFI zagranicznym i ich ofercie, z tego względu, że mogli się łatwiej w tych warunkach rozliczać ze swoimi dystrybutorami, mieli mniej obostrzeń. Tutaj to, co podkreślamy, udało się w dialogu całej branży z KNF-em wypracować rozwiązanie, które te wszystkie dotychczasowe wady w dużym stopniu usunęła. Zostały usunięte w nowym stanowisku KNF-u. Natomiast my podkreślamy, że konieczny jest jeszcze kolejny krok. Krok, w którym ten model dystrybucji będzie funkcjonował tak, jak to funkcjonuje na przykład na rynku luksemburskim, gdzie klient ma oddzieloną opłatę dystrybucyjną od opłaty za zarządzanie, którą pobiera fundusz. I gdzie jest to zróżnicowanie tej opłaty w zależności od zakresu serwisu, jaki klient otrzymuje. I wtedy odbywa się taka sytuacja, że po pierwsze klient wie, za co płaci, wie to ex ante, czyli przed podjęciem decyzji o zakupie jednostek, a jednocześnie, jeżeli będzie nieusatysfakcjonowany z tego serwisu, to może wrócić do na przykład do TFI i kupić bezpośrednio jednostkę, przy której nie ma żadnego doradztwa, nie ma żadnych jakichś szczegółowych informacji, jest to bezpośrednio nabyta jednostka, ona jest dużo tańsza, natomiast nie ma tego serwisu. Natomiast klient ocenia, czy ten serwis, który dostaje od dystrybutora, jest wart tego, żeby za niego taką cenę zapłacić. Jeżeli będzie niezadowolony, może to zmienić i on o tym decyduje. Tutaj w Bukowinie bardzo często powtarza się skrót, a właściwie skrót SRRK, czyli Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. Czy branża TFI, polska branża TFI znalazła w strategii to, czego oczekiwano, to, czego poszukiwano w takiej strategii? To, co podkreślałem, branża TFI jest elementem rynku kapitałowego. Strategia jest diagnozą, która miała pokazać, jakie są bariery do tego, żeby ten rynek kapitałowy w Polsce się rozwinął. Ponieważ branża TFI nie funkcjonuje w próżni. Po to, żebyśmy my mogli osiągać satysfakcjonujące klientów stopy zwrotu, musimy mieć okazje inwestycyjne na warszawskiej giełdzie, ciekawych podmiotów, które
w swojej działalności gospodarczej są innowacyjne, nowatorskie, dostarczają wysokie stopy zwrotu. W związku z tym to, czy na giełdzie są dostępne ciekawe spółki o wysokim poziomie corporate governance, czy jest wystarczająca płynność tych instrumentów, to są wszystko czynniki, które wpływają na to, że my możemy zaoferować dobrą stopę zwrotu dla klienta. Natomiast no, historia pokazuje, że TFI są w stanie wysokie, dobre stopy zwrotu dostarczać nawet po uwzględnieniu już wszystkich kosztów, które z takim inwestowaniem są związane, bo te stopy zwrotu my klientom prezentujemy netto, czyli już one uwzględniają stopy zwrotu i na przykład, tak jak podkreślałem w panelu, to oczekiwanie, że klient dostaje atrakcyjne stopy zwrotu za rozsądną cenę, to dostarczamy, ponieważ jeżeli nawet, co podkreślałem, że spojrzymy na ofertę skarbca TFI, to w długim horyzoncie czasu, czyli 3-5 lat, pokazujemy, że różne strategie dostarczyły bardzo atrakcyjnych stóp zwrotu w odniesieniu do podobnych kategorii inwestycyjnych, czyli jeżeli porównujemy nasze produkty, które inwestują za granicą, to nawet w konkurencji z tymi największymi podmiotami zagranicznymi się wyróżniają. Panie prezesie, jako przedstawiciel branży TFI, z całą pewnością ma Pan swój pogląd na kierunek, w którym powinno poruszać się dane TFI. A w jakim kierunku porusza się cała branża? Czego możemy oczekiwać za rok, za dwa lata, za pięć lat? Dostrzegamy zwiększenie kosztów wynikających z coraz to nowych wprowadzanych regulacji i konieczności ich implementacji. To jest związane ze wzrostem kosztów, a żeby te koszty zamortyzować, no, potrzebna jest odpowiednia skala działania. I to jest już dyskutowane od kilku lat. Wydaje mi się, że to może wchodzić teraz w fazę już realizacji, że nastąpi konsolidacja towarzystw inwestycyjnych, te o mniejszej skali będą się łączyć. Widzimy cały czas ruchy w zakresie właścicielskim. Ostatnio mieliśmy transakcję wyjścia z Polski jednego inwestora, został globalnego, tak, a został zastąpiony przez gracza regionalnego. Także no, nie jest tak, że nie ma chętnych na wchodzenie na rynek polski. Natomiast jest on już różnie oceniany z jego perspektywy, tak? Czyli z perspektywy jednego globalnego gracza była decyzja, że są inne, bardziej atrakcyjne rynki. Natomiast znalazł się chętny z regionu, który uznał, że dalej jest to branża atrakcyjna i zdecydował się zainwestować środki. I na tym poprzestańmy naszą rozmowę. Drodzy Państwo, Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, był moim gościem tutaj w Bukowinie. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.